Witajcie, z tej strony Daniel, jest to mój nowy kanał. Widzowie starego kanału może kojarzą, ale nie będę zdradzał jaki to kanał, kto wie, ten wie. Nie, to nie było lokowanie produktu. Nie wie jaki to był kanał, ale ja tam zdradzać nie będę, bo że tak powiem. Główną ideą było stworzenie nowego kanału, a jaką to już może zostawię to dla siebie. A więc ruszam z serią Farming Simulator 15. Już wiem, że ta gra ma no trochę czasu. Mam nadzieję, że głos się nagrywa. Czekajcie, sprawdzę. No, nagrywa się, więc jest dobrze. Więc teraz mam nadzieję, że mój głos będzie dużo lepiej słychać, ponieważ nagrywam mikrofonem Shure PG58. Wiem, że to nie jest mikrofon do tego przystosowany, ale... No po prostu widziałem jak inni tym nagrywają. Jakoś tak, bo tak się złożyło, że mam do posiadania, więc nim nagrywam. No więc dobrze, jesteśmy na mapie. Na mapie Kulen Faku V1, czy jakoś tak. Tutaj mamy piękny domek, ale to jest Bjornholm. Z lekkimi modyfikacjami widzę. No i tutaj sobie niżej po takiej fajnej duszce wchodzimy do gospodarstwa. Jak widzicie, gospodarstwo jest wielgachne. To wielka panorama. Tutaj mamy... No właściwie nie wiem co tutaj mamy, bo mamy coś takiego. O! Tutaj teraz Ersiś powinien śmieci, czekajcie. O! To widzicie. Teraz co się tym robi? Kostka jakby. No nie wiem, ja tego jakoś nie ogarniam, ale to może ja. Mam nadzieję, że w komentarzach może ktoś mi powie. Tutaj mamy taką standardową tablicę ogłoszeń. O. Może misji. Co prawda ja tu mapę tak... To co wy widzicie? Ja też to widzę. Po raz pierwszy, bo ja tutaj tylko weszłem. Zobaczyłem, czy mapa działa. Mapa mi się spodobała ze screenów, więc mówię, a zagram sobie ostatnie Gunna, jakby to może. Jakby to może już jakoś tak mi się znudziło. Tutaj mam jakiś kombajn. Wszystko co widzicie, te maszyny, no to one już tutaj były zapisane. Elektryczny licznik mamy po niemiecku. To jest niemiecka mapa, albo jakaś austriacka. Ale tu jest napisane po niemiecku. Tu mamy Deutsch Fahrer. No i z ciągników jeszcze tutaj jest Fire? Smak, o ile to przeczytałem. Tu mamy reklamę MMT. To jest chyba... To jest chyba osoby, które to mapę robiły. No i to nasz kartofel. No to chyba chodzi o rynek. No i mamy tutaj wypisane, co ile mam. To ile się... 1 500 000 tu mam od Unii. Tak powiedzmy, Unia Europejska mi dała. Tu mamy na różne parałki. Fajnie. Tak, nie? Co się odczuwa? Nie? Czy nie odczuwa? No dobrze, trudno. To nie wiem co to jest. A nie, to jest na buraki. To co się z nim dzieje tu? No dobrze, może... Tu jest ta mapa dosyć wypracowana, zobaczcie jaka ona jest wielka. Forst to chyba las. Angielskiego tak trochę coś. Ja żal, czekajcie, sklepy. Gdzie tu jest sklepy? Ja tu sklepy co nie widzę. No dobra, może kupmy sobie jakąś maszynę. Wtedy się zorientujemy. Kupimy oczywiście, zaczynamy od polskiej maszyny Ursus. My sobie tabulatorem będziemy przejdźmy. A, jeszcze jest sklep. No, dobrze, że nie na placu się usiedla. Gdzie jest ten sklep? No, ale blisko. Tutaj mamy taki... Nie wiem, rosyjska maszyna to jest chyba...
jakiś UAZ. To no to jest ten pick-up standardowy, BMW. No dobrze, te dwa są standardowe i tutaj Lizard. To jest standardowy, ładnie widać, to ładnie to jest zrobione. Tutaj mamy te bramki automatyczne, otwieramy. Tak, automatyczne. Fajnie, że się nie otwiera tak szybko. Super szybko, tylko jednak ta prędkość jest taka bardziej, że to powiem, normalnie. Tutaj mamy różne marki, nawet Scania i... Wow, jako? No to... Sobie może ściszę grę tak zawczasu, żebym później nie miał problemu. O! Mam nadzieję, że już będzie dobrze słychać. Więc to... Po prostu... Tak na początku nie wybierałem sobie pomiędzy mapą... Kulem faków. A... Pomiędzy... Agropomorze. Agropomorze jest to mapa... dość stara, że tak powiem. Pozwolę sobie to jest mapa 2013. To jest ona... Albo nie jest od 13, albo 14, ale wydaje mi się, że 13. I po prostu... Ta mapa wiele rzeczy pracowała. Tak na przykład jak las, ja tam trochę poszukałem lasu, nie znalazłem tutaj tego zaczynu, czy tutaj da się drzewa wycinać, a na piwę, bo to już pewnie nie daje kraj, wcześniej sprawdziłem. No i tak, to są te drzewa wycinki, a tam te drzewa, o, ładny krajobraz. A tam te drzewa to po prostu były teksturki. Czekajcie, sobie zdjęcie zrobię, uśmiechnijcie się. Dobra, zrobiłem. Ale jak będzie jeszcze lepsza okazja, no to czemu nie? Na razie sobie jedziemy. Polską maszyną. Nie no, po prostu zobaczcie, ta mapa jest ładna. Na początku jej nie doceniłem. Użyłem od początku takie... Tak bardziej no, zajrzę, że tak powiem. No to tak wszystko by inaczej się potoczyło, ale... Więc... Tak, to... Tutaj mamy teraz pizza. Jakie? A. Najbliższe wrota się otwierają. No to wyjdziemy od tej drugiej strony, tutaj byliśmy rozwiązaliśmy, więc... Wiem, gdzie jest sklep. Ale to mi się podoba, że tutaj to... To pozwoli naprawdę nie zwykle, bo jakieś... ...cyklerki... ...postawione. Te odcinki tobie trwały, wydaje mi się, że od pół godziny do godziny, mniej więcej. To powinno... ...trwać, ale pierwszą maszynę mamy... ...bo to miało wspólnie i bo tam nam jeszcze zostało. Bawić się można, więc... Zabawę czas zacząć. Z podstawowych ciągników, co sobie kupimy. Tego już mamy taki oborowy, że tak powiem. Potrzebny jest taki na farmie, ten. Tutaj, o, to largo, czyli sobie weźmiemy. To 1500 miałem z Unii Europejskiej, z dofinansowania. To jest fajne, ale zastanawiam się. To jest też fajne, ale nie będę szalał, że tak powiem, bo... No niby dużo różnicy nie ma, ale wiecie. A czekajcie, pola są nasze. O, panie! Pole trzeba kupować, bo widzę, że niektóre się świecą na zielono, niektóre na biało. Chyba dalej o dofinansowanie trzeba będzie. 430, no, wiesz. Nie będę od razu brał 3 kombajny, czy tam 2. Kupmy sobie te. Też się jednego niuchala doładować, ciężarówek nie będę brał, nie stać na razie. Pługi, nie. Siewniki. Jeden taki mam. Kupię sobie jeszcze jeden taki.
szczepki jakieś by się przydały. A, tam widziałem dwie, więc są. Co do technologii Bell, mamy coś? No nie, no strasznie. Ale nie będę raczej Belle inwestował. Amerykę mamy? Mam. Nie wiem gdzie, bo ja jej nie ustawiałem. Ale mamy. 350 tysięcy mamy i z tego 100 tysięcy jest pożyczki. Kur nie mamy, więc sobie... No ale czekajcie. Jakieś widzę, że to dodatkowe zwierzęta jest, są. Ale nie wiem, czy to do tej mapy, czy do jakiejś innej. Sobie pozwolę kupić... To jest zwykłą kurę, bo nie wiem, że czy to mam później mogę usunąć. Coś sobie może kupię z jakie 50 kur. Wiele osób się zastanawia, jak to tak szybko można sobie kupować, no to jest tylko jedna metoda, Enter. Nie ma żadnych modyfikacji ani nic z tych rzeczy. 33. Ale słuchajcie, teraz przez pewien czas się zastanawiam, nagrywać, ale dzisiaj takiego... Dobra, niech będzie 5-7. Dzisiaj nabrałem takiego, powiedzmy, takiej siły i... No po prostu... Wziąłem się za siebie? No, dobra. No i coś z tego widzę wychodzi powoli. Też jest inny kanał, ale... To może nie teraz. 60, no 60. Zastanawiam się, czy 60 kupić. No, kupmy tą 60, ona... Wiem jak ona wygląda. Wszystkie modyfikacje zresztą są potestowane przeze mnie. Takie wszystkie to większość. Syntezatory, nie, to nie są z tej złotej edycji, to są inne, ale one są po prostu niedopracowane. Ten John Deere bardzo ładnie wygląda, ale z nim to jest w ogóle jakaś masakra. Zostawiamy go, on się po prostu, nie wiem, no, 90 stopni obraca. I cały czas powiedzmy tak, idziemy o 90 stopni, idziemy, no i tak ciągle się odwraca. A tego John Deere'a, nie wiem, o tym biorę. Inwestuje w polskie maszyny. Naprawdę to jest takie bardziej nowoczesne gospodarstwo, ale... Dobre, bo polskie. Wspieram polskie maszyny, co prawda już... nieco produkowane. Te modele. O, to sobie kupiony jest chyba nadal produkowany. I ten. Nie, takiego nie mam. Zaraz wam pokażę różnicę pomiędzy jednym a drugim. Tą 60 oczywiście trzeba. Transakcje, ok. To jest też zator, tylko pisze Ursus. Gdzieś błąd się wpadnął. Ładować czołowy, no to oczywiście ten potrzebny jest. Tak, to Bell. Ciężarówki, no tutaj są Scania, Mercedes. Ścinarki, żniwiarki, wywrotki, no to... O, wezmę sobie takie strzy ursusowskie. Tym bardziej, że one mają jakąś cenę taką niską. Wyjątkowo niską. Kultywatory. No to ten łańcuch on tak jakoś u mnie się nie sprawdza. No nie działa po prostu. Próbuję go podłączyć. A to jest sufikator. Próbuję to podłączyć i to jakoś tak... No nie wiem. Do jednego się ciągnika, że tak powiem, podłącza. A do drugiego nie. Tutaj mamy... Mercedes, Ikarus, policjanci, można sobie tak ich porozstawiać. Na przykład pilnuję naszej farmy, o. Czekajcie. O, na przykład można sobie tak porozstawiać. Nie będę tego robił. Mamy HP, Volkswagen Crafter, Zun Hammer, nie wiem czy to jest. A, zbiornik przywozi substancje płynne. Obiekty, no to te różne tutaj mamy. Garaża, nie wiem co się nazywa, zapomniałem w tej chwili. No i pojazdy, to jest, zostawiłem to na koniec. Co tu sobie pokupujemy? Powiedzmy jeszcze z 60 tysięcy mam do przeznaczenia. No. I sobie kupię moją jedną z ulubionych modyfikacji. Będzie to oczywiście biała wersja. No i bez tego samochodu to w ogóle... Aha. To jeszcze sobie muszę maluszkę kupić. Sobie tego Land Rovera jeszcze kupię.
No. Cena widzę tutaj. To wysoka jest na moje standardy. Romek może. Zobaczymy. No i oczywiście jakiś z tych dwóch. Ale chyba ten z białą wersją. No więc co już, żeby tracić czasu. No co się tutaj o. Że... Póki co to tak wygląda ta maszyna, którą kupiłem. To jest modyfikacja, ale to jest no ten DLC. Ten dla oporczyny DLC nie jest ten mały, czy jest większy, ładny. Tutaj mamy... Wow! No to heca. Faktycznie miejsca widzę brakuje. No i zacznijmy od tego ursusa. Widzicie, on ma szyby przyciemnione, a poza tym ma tutaj możliwość podczepienia góry. W środku to tak ciemno trochę widać, z niego. No może nie ciemno, ale ma ciemniejszy szyb niż sekundarne. Ale nie tak. Ładnie to się prezentuje, tak czy inaczej. Będę musiał pozbierać te wszystkie maszyny. Dzisiaj widzę, że tej konkretnej roboty na odcinku nie będzie. Przejadę się tą maszyną. Zobaczcie, jak to w środku. Jak to jest dopracowane. To ta sama osoba robiła malki. W środku nawet linkowskaz się świeci. Tu słychać to. Jak to jest wytyczne. Piekanie. No na stopie się nie zatrzymałem. Mam tutaj krokodyl. Znaczy, ta mapa wydaje mi się, że ona mogłaby być nawet jako mapa oryginalna. Nie wiem, czy nie rozumiem, co mapa oryginalna. Bo mam na myśli to, że mogłaby na przykład służyć tak jak ci, że mapa wielka, że to jest mapa podstawowa. No, prawie się nie pamiętam, że nic. Chyba nie widzę. Zamykałem to dobrze. Ja sobie już poprzewożę te wszystkie maszyny. Wow, kurde. To nie tak wolno tylko? To... No, jeden tu ustawiam. Kurde, no tak trochę mi się to nie podoba. Ale nawet jakieś nie kupiłem, no to widziałem, że tutaj chodził kogut. Sobie tak nic nie fakty, tutaj mamy kurniki. O, jedna jajka, jakaś kura. Więc... Poczekajcie, sobie zrobię jeszcze tutaj świadczenie z tą drugą kurą. Może się zaczną pojawiać, a nie będą wychodzić. Czekajcie. Zwierzęta. Ale one tak jakby droższe. No nie, nic nie. Ale jest kogut. Może dochodzi, że kogut się pojawia. Dobra, tam coś pisało zresztą, ale nawet nie zauważyłem. No zauważyłem, ale nawet nie przeczytałem. Widziałem, że pisało, ale nawet nie zauważyłem, to nawet nie pochodzi. Może to będę sobie postawił pod dom, żeby było przemieścić. Ja już będę chyba powodkać ten odcinek. Odcinek do podatku. Wow. Zmieściłem się. No tak, ten głosów muszę przejechać po trawniku. Jak widzicie, samochód jest zarejestrowany na Warszawę, ale... Jesteśmy gdzieś w Niemczech. Ale... Kulen. Spaluc? Nie wiem. Teraz muszę za policję wrócić. Więc... Ja wam za dzisiaj dziękuję, patrzcie jak tutaj ładnie to drzewko wygląda. No po prostu ta mapa jest piękna. A tutaj jest i krajobraz. O. Zobaczcie. Po prostu to wygląda wyśmienicie. Mogę przeskoczyć? Mogę, już myślałem, bo tu się mapa kończy, ale taki widok jest.
Zobaczcie to pole, no. Oh, dobrze, że mogę w to grać. Jest jeszcze inna mapa z jeszcze lepszymi widokami, tylko że ta ma, tamta mapa nie ma ani sklepu, ani tam ludzie nie chodzą, ani samochody nie jeżdżą. No tam jest w ogóle jakaś masakra. Tam są tylko ładne widoki. Może kiedyś wam ją zaprezentuję, ale póki co jeszcze sobie tutaj inne zdjęcie strzelę. O. No, pięknie to wygląda. O, jeszcze ten domek tak tutaj. Pięknie, pięknie, śliczny, śliczny. Więc ja wam do dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że... Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Serdecznie was zapraszam również do subskrypcji kanału. Jeżeli wiecie... Tutaj, jeżeli znacie tą mapę, tak... O! Widzicie nawet tutaj można wejść. No ta mapa jest... super. No chod... Kurde. A widzę, że fajny krajobraz nie jest, mogę zobaczyć. O! No, fajny nawet. Tutaj jest... Aaa, zobaczcie. To jest mejka. Tak. I sobie myjemy. Robi wrażenie naprawdę. Więc ja wam do dzisiaj dziękuję już tak teraz naprawdę. Mam nadzieję, że wam się wszystko spodoba. To... Tak jak to moje myśli jest, no, mam nadzieję, że... Mi się to spodoba, ale te kury tutaj... Tak troszkę wkurzają. Dobra, jak one gdzieś jeszcze na ulicę ucieknie. No ale to są wyszkolone kury, więc one uciekać nie powinny. No więc ja wam do dzisiaj dziękuję, więc trzymajcie się, no i cześć.